Witajcie ponownie w ostatnim odcinku poradnika do PBR. Dzisiaj omówimy sobie kilka ostatnich map używanych w niektórych shaderach, ale postaram się przeprowadzić to już zwięźle, nie będziemy rozdrabniać się na jakieś detale. Powiem po prostu, z czym możecie się spotkać i jak do tego podchodzić. Na początku weźmy sobie pod lupę mapę Ambient Occlusion. Jak widzicie, mamy tutaj znaną nam już z poprzedniego odcinka teksturę pikowanego materiału. No i powiedzmy sobie, czym jest mapa Ambient Occlusion. Krótko i treściwie. Ambient Occlusion to jest informacja o cieniowaniu powierzchni w grafice 3D na podstawie światła globalnego, świecącego równomiernie ze wszystkich stron. No ale mamy tak naprawdę nasze światła ustawione w silnikach do gier, renderowane real-time'owo, więc po co nam coś takiego? No, jak można łatwo zauważyć, z jakiegoś powodu modele renderowane w V-Ray'u czy innych silnikach, powiedzmy do animacji, nie wyglądają tak jak te renderowane real-time'owo. Ich oświetlenie jest obliczane bardzo dokładnie, na co nie ma miejsca przy renderowaniu w czasie rzeczywistym, renderowaniu kartą graficzną w tak szybkim tempie, jak ma to miejsce w grach. Na szczęście graficy i programiści, twórcy gier są sprytni i wiedzą, jak to obejść. Otóż w grafice 3D używa się map Ambient Occlusion, które są wcześniej wypalone właśnie taką techniką ray tracingu. Dokładnie tak, jak się to dzieje w V-Ray'u. Oświetla się model równomiernie ze wszystkich stron i światło robi cienie w zagłębieniach, na mikropowierzchniach. Czego światła real-time'owe w silniku by po prostu nie zrobiły. Spójrzmy, jak to wygląda w praktyce, dlatego wracamy znów do dachówki, którą pokazywałem ostatnio, bo to jest całkiem dobry przykład. Przykład tego, jak silniki renderujące real-time'owo i różne shadery traktują Ambient Occlusion. Tak naprawdę najlepiej to wygląda, kiedy mamy osobny slot na samą maskę Ambient Occlusion. I wrzućmy sobie to tutaj. I zobaczmy, jak nasz model zyskał na głębi. Jeszcze raz, będę to włączał i wyłączał. Oczywiście on z bliska nie jest idealny, ale naprawdę bardzo dużo to daje. Przy czym zazwyczaj w grach nie mamy zwyczajnie miejsca w pamięci na kolejną maskę. To jest kolejna mapa 2K, czyli całkiem dużo. I nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na taki luksus. Często umieszcza się Ambient Occlusion jako na przykład alfę w jednej z roughness lub glossiness lub na metalness, bo mamy tam trochę wolnego miejsca, przy czym da nam to nierealistyczne wyniki, niepoprawne wyniki. Nie do końca powinno się tak robić, a już najgorszym, co można zrobić, to niektórzy, na przykład sam też kiedyś tak robiłem, dodają Ambient Occlusion jako warstwę do albedo. Przy czym trzeba to przełączyć wtedy na multiply. Przepraszam, czy ja dobrze zrobiłem? Trzeba wyłączyć wszystkie warstwy. O. No właśnie. Tu co prawda powinienem jeszcze podłubać trochę z ustawieniami. Dałoby się to ustawić tak, żeby to wyglądało znośnie. Tak czy siak zawsze da nam to fizycznie niepoprawne wyniki. Nie, czegoś takiego nie robimy, nie wrzucamy, nie merdżujemy na naszym albedo czy base color Ambient Occlusion. Na zakończenie jeszcze chciałem powiedzieć o bardzo ciekawym zastosowaniu AO,
Tak samo AO, jak i mapy Cavity, która jest czymś bardzo podobnym, wypalanym tak samo przez Ray Trace, przy czym maska Cavity służy już wyłącznie do celów produkcyjnych i mówi o głębokości różnych zagłębień w modelu. W każdym razie mapa AO może też być bardzo fajną maską w Substance Painterze, w Substance Designerze. Nie jestem aż tak obeznany z NDO, Quixela, ale wiem, że można bardzo fajne efekty na teksturach, zwłaszcza takich stylizowanych, osiągać poprzez używanie Ambient Occlusion zwyczajnie jako maski. Kolejną omawianą przez nas mapą będzie Opacity. Opacity to jest nic innego, jak sama nazwa wskazuje, przezroczystość. Będziemy się spotykać z shaderami wykorzystującymi przezroczystość w silnikach na różne sposoby. Czasem będzie to Alpha Cut w formie czarno-białej maski na kanale Alpha naszej mapy Diffuse, a czasem autonomiczna tekstura do przezroczystości. Może jednak to też pokażę na przykładzie. Mam tutaj takiego droida pomocniczego, którego kiedyś wymodelowałem. I na sam koniec stwierdziłem, że czegoś mu jeszcze brakuje w tym kształcie. Dodałem na tą elektroniczną część szklaną pokrywę. Także dodajemy sobie osobny kawałek mesha, który musi mieć osobny materiał, ponieważ ten materiał będzie miał inny shader. Zwykły shader PBR nie wspiera przezroczystości. Musi to być specjalny shader do tego przystosowany. W samym Substance Painterze mamy dwa do tego shadery. To będzie PBR Metal Roughness with Alpha Blending i Alpha Test. Wybierzemy sobie ten, zresztą już go wybrałem. I musimy dodać sobie w naszych slotach, w kanałach, slot Opacity. Potem jak to dodamy, w naszych fill layers i generalnie warstwach materiału odblokuje nam się opcja OP, czyli Opacity, czyli przezroczystość. Możemy tym sterować tutaj. Im mniejsza wartość, tym mniej obiekt jest widoczny, czyli bardziej przezroczysty. Możemy sobie trochę zrobić w niebieski kolor wpadający tę barwę. Niech to będzie połyskliwe. Metalness. Nie dajemy. To nie będzie metal. To już wiemy z poprzedniej lekcji, prawda? I zrobimy coś innego. Żeby to było ciekawie wyglądało, wrzucimy sobie tu jakiegoś noise'a, żeby to nie było takie jednolicie przezroczyste. Pokombinujmy z tym. Nie, zbyt chaotyczne. Nie. Może jakaś dirt mapa. Przy czym też przydałoby się tym posterować poziomami tego, prawda? Nagrywam te tutoriale na nieco mniejszym ekranie, już odwykłem od tego. O, to się całkiem fajnie nada. Może troszeczkę dodam kanał levels na warstwie Opacity. I sterujemy tutaj tylko poziomami na Opacity. Ten kolor jednak mi nie gra. Zostawmy coś bardzo ciemnego.
Tylko miejcie na uwadze, że Substance Painter, ten shader tutaj nie do końca jest szałowy. Nie będziemy mieli tutaj jakichś super fajnych wyników tej przezroczystości. No nie, to tu mamy błędy wyświetlenia. Na pewno w innym silniku wyglądałoby to lepiej, zresztą sprawdźmy. Tu mamy troszkę inne oświetlenie. Ale tak, działa to w ten sam sposób. Na szybę mamy osobny materiał. Ustawmy sobie ciemny base color. Może delikatnie wpadający w niebieski. No i właśnie, to jest ten typ przezroczystości, to jest cutout. A ten typ to ten, którego szukamy. Czyli przezroczystość pośrednia. Mamy tutaj opcję Include Diffuse. Wtedy on będzie pobierał wartość przezroczystości z kanału alfa mapy albedo. No właśnie, koloru też nie pobiera. Use albedo alfa. A, bo przepraszam, w tym silniku akurat zabarwiem nie ustawiamy w tint. No ale na pewno wygląda to już lepiej niż w Substance Painterze. Możemy uwierzyć, że jest to jakiś fragment przezroczystego plastiku. Nie chcę się więcej rozwodzić na temat mapy Opacity, bo jest to dosyć proste, a tak naprawdę skomplikowane. Każdy silnik podchodzi do tego z DK inaczej. Ale wiemy już, czego się spodziewać po tym. Ostatnią mapą, o której będziemy mówić, jest mapa Emissive, która w dużym uproszczeniu służy do symulowania takich efektów świetlnych. Przy czym tak naprawdę nie jest to takie proste, bo mapa ta nie jest absolutnie źródłem światła. O ile na przykład, jeżeli mieliście coś wspólnego z renderowaniem, chociażby w V-Rayu czy w tego typu silnikach, to tam mapa self-illumination wrzucona z tekstury będzie źródłem światła i otoczenie rozpozna ją jako źródło światła. W grach niestety to nie przejdzie ze względów optymalizacyjnych. Dlatego jeżeli wykorzystujemy mapę Emissive, jest ona, fragmenty objęte na mapie UV zasięgiem emisiva nie odbijają żadnego światła i dają wrażenie takiego glow, taki efekt glow, dzięki temu, że piksele, które zostały tam umieszczone, świecą z pełną intensywnością. Przy czym, tak jak powiedziałem, to nie jest źródło światła w grach. Żeby mieć źródła światła, musimy je umieścić jako światła. Emissive nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego robota. Akurat miałem go otwartego, a tutaj pojawiają się elementy z emissivem. Co prawda nie jest ich dużo, ale to bardzo dobrze nam pokaże, jak to rozumieć na teksturze. Spójrzmy na te lampki i zobaczmy teksturę do tego robota tu w Photoshopie. To jest mapa albedo. Jak widzicie, mamy tutaj, to jest najprawdopodobniej ta żółta lampka z tyłu i mamy też te świecące czerwone elementy.
które się... No, są tak drobne, że nawet ich nie widać, ale nie muszą być większe. Schowam to i pokażę Wam, jak wygląda mapa emisji. Kolor czarny oznacza, że nie ma tam żadnego emisiwa, a tutaj mamy intensywność koloru. Tak naprawdę to też zależnie od tego, jak dany silnik to interpretuje i od naszych ustawień, ale nie musi to być kolorowe. To w gruncie rzeczy powinna być czarno-biała maska, która warunkuje o intensywności emisiwa, a kolor pobierze sobie już sama z mapy Albedo. Także te dwie mapy są ze sobą sprzężone w pewnym sensie i ustawiając kolor świateł, które będziemy używać, ustawiamy go na Albedo, a emisywem jedynie sterujemy jego intensywnością. I chyba nie ma co więcej tłumaczyć. Jeżeli chcecie jeszcze uzyskać większy efekt świetlny, to często w silnikach odpowiada za to Bloom. Przy czym on będzie też rozświetlał elementy refleksów z metalowych części. Ale tak samo Bloom odpowiada za te części świecące emisywa. Także tyle musicie wiedzieć w tym temacie. Myślę, że tutaj zakończę mój tutorial, całą serię o PBR. Chociaż jeżeli byłoby tak, że jakiś temat jeszcze Was nurtuje, nie możecie sami znaleźć na niego odpowiedzi, dajcie znać w komentarzu, a spróbuję jeszcze coś dograć. Generalnie rozwinąłem nie jeden temat bardziej niż się spodziewałem, że mi się uda na samym początku. Szczerze mówiąc, sam też odświeżyłem sobie sporą część wiedzy. Mam nadzieję, że wszystko było dla Was tak podsumowane w zgrabnej, przystępnej formie i teksturowanie nie będzie dla Was już żadną przeszkodą nie do przeskoczenia. Pozdrawiam i do usłyszenia przy najbliższym tutorialu.